Siemaneczko w 105 części Let's Play Wiedźmin 3 Dziki Gon, a dzisiaj ze mną standardowo Niedźwiadek. Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności kto, jakiej porze nas ogląda. Dokładnie. No i oddaję ci głos, bo miałeś coś powiedzieć. Tak, mam taką małą zagadkę, sucharek. Mianowicie, dlaczego Geralt wytrwał tak długo u boku Yennefer? No, dlaczego? Bo jako Wiedźmin jest uodporniony na toksyczne związki. Można to na dwa sposoby zrozumieć. Ja za pierwszym razem zrozumiałem związki, że relacja. Dopiero potem ogarnąłem, bo w Polsce się nie uczyłem, że chodzi o chemiczne. Dobra. Dzisiaj zaczniemy sobie od zlecenia. Dzisiaj już nie będzie eksploru. Robimy sobie zlecenie Biała Dama, a później lecimy na Skellige. Przynajmniej taki jest plan na pierwszy rzut oka. Biała Dama to jest chyba to zlecenie pod Nowigradem. Aha, dokładnie tak. No dobra, to nic ci nie będę spoilerować, ale fajne zleconko. No ja na to liczę, że będzie fajne. Przychodzę w sprawie Białej Damy. Taką miałam nadzieję. Dzisiaj sobie może porozmawiamy o Krwawym Baronie, co nie? Wygląda na to. To na początek bym się chciał ciebie spytać, jaka jest twoja opinia o tej postaci. Tylko moment, bo rozmawiam z tą babką. A Lucia miała brać ślub, prawda? Tak, rodzice przyobiecali ją kowalowi z miasta. Majętny był, prawda, ale starszy niż elfie ruiny. Lucia uciekła sprzed kobierca na pole i podcięła sobie żyły srebrnym sztylecikiem, który dostała na z rękowiny. Czekajcie, pokażę wam. Rodzice Lucy nie chcieli go ani do grobu złożyć, ani sprzedać. Poprosili, żebym przechowała. Potrzebuję jakiegoś osobistego przedmiotu, żeby ją wywabić i przegnać. Ten sztylet byłby akurat. Weźcie, tylko zabijcie Lucię tak, żeby już więcej nie cierpiała. Okej, dostaliśmy jakiś srebrny sztylecik. Dobra. I musimy iść w oznaczone miejsce. No i tak, dzisiaj pogadamy sobie o Baronie, jak już wspomniałeś. No tak, to powiedz na początek, co o nim uważasz. Ja lubię tą postać, naprawdę. Jest dla mnie jest bardzo charyzmatyczna. I przyciąga uwagę. I, że tak powiem, wpadła w moje gusta. Chociaż no, ma sporo za uszami. I oczywiście o tym wiem, nie mówię, że on tam jest święty czy coś. Aczkolwiek uważam, że jest naprawdę w porządku postacią. O, i to tak w skrócie. No, ja też mam mieszane uczucia co do niego akurat, ale też go jednak trochę bardziej lubię niż nie lubię, że tak powiem. No, ma swoje za uszami. No, ma jakieś fajne swoje strony, ma gorsze. No. Ogólnie z tego, co widziałem na YouTubie, to ludzie go raczej nie lubią przez to, no właśnie, że bił swoją żonę i przez to zginęła go nienarodzona córka i w ogóle wiesz. I że no, jest taką postacią trochę agresywną momentami przez to, że pije. No to jest jego problem, dosyć poważny, ten alkohol. Aczkolwiek ta jego żona ma też sporo za uszami i nie była taka, wiesz, niewinna. Tak, tak, dokładnie. Nie pamiętam dokładnie, jak to było, tak idealnie nie pamiętam, ale Baron wyruszył na wojnę, tam zaczął pić. Wiem, że żona pisała do niego listy, że go kocha i czeka na niego, bo ostatnio znalazłem w kasztelu, było można znaleźć. Nie wiem, czy ty znalazłeś. A wiesz co, szczerze mówiąc, już nie pamiętam. Chyba nie, chociaż nie jestem pewien. No ja przez godzinę kasztel eksplorowałem i lutowałem, więc... może faktycznie nie znalazłem. No, ale pisała do niego, że go kocha, czeka i w ogóle takie rzeczy. Po czym jak wrócił, okazało się, że go zdradzała. Trochę się człowiek wkurzył, tym bardziej, że prawdopodobnie był pijany. To pogłębiło pewnie jego alkoholizm i... takie tam. On wraca z wojny i się okazuje, że jego żona
zdradza go. No, ale to chyba nawet zdradzała go ze swoją starą miłością, czy coś takiego? Że z jakimś przyjacielem nawet. No, no, no. Coś tak... Że to nie była taka jakaś przypadkowa osoba, nie? Więc miał powód, żeby się wkurzyć jednak. No. Chociaż może trochę przesadził, bo sam mówił, że nie chciał go zabić, ale... Pewnie no przez alkohol nie mógł się kontrolować. Nie mógł się po prostu opanować i ona potem miała to za złe, że on go zatłukł. Dobra, pokonałem tą białą damę. Tak szybko? No. Łatwo no to poszło. Sprawnie ci poszło właśnie. Widzę, że tu jakiś unikat jest. No jeszcze jakbym mógł powiedzieć, co do córki barona. Nie do końca jej rozumiem, bo baron tak naprawdę jej nic nie robił. Jej osobiście jej nie bił, był dla niej dobrym ojcem. Po czym postanowiła wstąpić do łowców czarownic, czy jakoś tak. Fanatyzm religijny i te sprawy, no, jakby była taka trochę... Oj, oj, oj. Po prostu według mnie trochę źle postąpiła dołączając tam. Znaczy dołączenie do tych łowców czarownic to już dla mnie jest no tak beznadziejny pomysł, że jak tylko zobaczyłem ją w towarzystwie tych panów, o, już wiedziałem, że jest dla mnie stracona. To jest najgłupszą rzecz, jaką można zrobić, to dołączenie do tych idiotów. Takich nie lubię. Chociaż bardziej nienawidzę, tak już poza tematem, bardziej nienawidzę tych kapłanów Odwiecznego Ognia, ale łowców czarownic też. No dokładnie, ja też ich nie lubię. Na początku w Nowigracie ty też miałeś ten questik, że pewien kapłan cię no, wyzywał, obrażał. No, no, no. Mówił, że Wiedźmini są już niepotrzebni, relikt przeszłości, w ogóle trzeba się tego pozbyć. A potem tylko coś mu powiedziałeś i umilkł. No, temu, że ilu ludzi obronił przed potworami i w ogóle. To pieniądze i niech wam się. I też ich bardzo nie lubię. Dobra, odebraliśmy nagrodę. Ile tej nagrody? No, sporo expa. 270 koron, no to nawet sympatyczna sumka. Zwłaszcza, że już mam 37 tysięcy. Dobra, ale teraz trzeba się zająć wreszcie questem kierunek Skellige. Odszukaj kapitana statku w karczmie Złoty Jesiot. A więc lecimy w tamtym kierunku. Ale też zakończenie tego zadania z baronem, jak już na tych bagnach jesteśmy, odbić tą jego żonę z tą córką. To pokazuje, że jednak baronowi zależy bardzo na rodzinie, nie? Że tam obiecuje, że nie będzie pił. Jeszcze jak Wiedźmin tak jakby się wstawi za nim, nie? Bo tam mamy wybór. Czy no chcemy tak, być z tą córką, czy za tym baronem, nie? To też jest fajna sprawa. No tak, dokładnie tak. Widać, że bardzo żałuje i kocha swoją rodzinę, no. Wie, że źle postąpił, że chce się zmienić. No właśnie. Tylko niestety, no według mnie niestety jego córka nie chce mu uwierzyć i dalej źle postępuje, czy w niemądry sposób, według no, mnie. No chociaż na koniec już tej rozmowy wydaje mi się, że już trochę jej relacja do ojca się zmieniła trochę, że już nie była tak anty nastawiona, bo na początku jak oni się tam spotkali na tych bagnach, no to w ogóle nie chciała oddać matki baronowi, ale potem jak Geralt się wstawił za baronem, to jednak już trochę jakby opanowała się. Higiena rasowa jest w mieście na tym samym poziomie, co higiena osobista. A jeszcze pytanie, bo jak ty już płyniesz na Skellige, to chyba skończyłeś wątek Striss? Znaczy nie mam żadnego questa, ale ja też na pewno nie pomagałem w taki sposób, żeby się wydostać Striss, nie? A nie ma żadnego zadania pobocznego? Albo byś może musiał się udać do Triss, do jej domu, czy coś, żeby z nią porozmawiać? Może. No na pewno nie miałem questa, że Triss uciekała z Nowigradu, nie? No nie, na YouTubie jeszcze nie było, a też no. Mówię, że nie przypominasz sobie takiego, to dziwne mi się wydaje. Dobra, ale jesteśmy przy tym kapitanie, więc pogadajmy z nim. Ty jesteś Wolverstone, kapitan Atropos? Czekaj, czy ja jestem Atropos, kapitan statku Wolverstone? Nic nie wiem, psia krew. Muszę się dostać na Skellige. Moja Atropos płynie na Artskellig. Wiozę zboże, ale cicho szam.
Masz pieniądze? O Jezu, 1000 koron musimy zapłacić. Trzymaj, tyle wystarczy. Masakra. Worek ciężki jak bycze jaja. To co, gotowyś do drogi? Nie wiem, czy ty jesteś gotowy. Ledwo stoisz, człowieku. Ale i tak nic nie będzie mieć z tego. Kapitan Wolverstone nigdy nie pływa na trzeźwo. Może w jedną stronę, Wolverstone w drugą. I bujanie się znosi. To co, gotowyś do drogi? Oczywiście kapitan pijany w trzy dupy. Ale zanim wyruszymy w drogę... Daj mi czas na przygotowanie. Gotuj się ile chcesz. Tak musimy bo skończyć. Mam tutaj opcję, że już możemy ruszać. To kurczę. Kurczę, może warto jednak zajrzeć do tej Triss i sprawdzić. No, wydaje mi się, że warto. A jeszcze jedno, bo chyba nie tylko kapitan pijany, a do tego jeszcze chyba się jego statek rozpada, że tak powiem. A nie wiem, nie byłem przy statku. To nie wiem. A to był ten pijany w karczmie? No. Tam w karczmie dopiero z nim gadałem. Patrzę jeszcze na szybko na zadania, na zlecenia. Nie, nic tutaj już nie ma ciekawego. Znaczy, są ciekawe rzeczy, ale to na wyższy level. Tylko teraz tak, trzeba sobie przypomnieć, gdzie mieszka Triss. W takiej krzywej kamienicy jakby, nie? Znaczy kamienicy, taki wysoki dom na pewno. Tak, dokładnie, tylko nie powiem ci, gdzie to jest. No, w której części, kurde, Nowigradu to jest? O Jezus. Nie wiem, bo nigdy nie byłem. Dobra, powiedzmy, że orientacyjnie sobie pobiegniemy, zobaczymy. Może faktycznie tak jest. Trzeba do niej zajrzeć. Chociaż ja kiedyś do niej zaglądałem i tam jej pomagaliśmy na pewno w oczyszczeniu ze szczurów z pichlerza. Co potem gościu nas wykiwał i chciał sprzedać łowcom czarownic. Kojarzysz takie zadanko? Tak, ale to było chyba na samym początku tego wątku w Nowigradzie. No. U króla żebraków chyba się spotkaliście, wiem, bo chyba oglądałem to wczoraj czy przedwczoraj na moim drugim koncie, że tak powiem. I oczywiście łapkowałem wszystkie filmy. No i prawidłowo. Czyli powiem tak, ogólnie najbardziej nie lubię ludzi, którzy nie zostawiają łapek w górę ani w dół, bo nie wyrażają swojej opinii. Jakaś cutscenka, jak sobie biegłem przez miasto, podchodzą do mnie łowcy. Geralt z Rivi, wiedźmin zwany Białym Wilkiem. Ciekawe. Jesteś oskarżony o obrazę uczuć religijnych. Mamy rozkaz zabrać cię na przesłuchanie, ale wpierw oddaj broń. Oskarżają mnie o obrazę uczuć religijnych i każą mi oddać broń. To chyba ich zaraz zabijesz. No, oddam broń po moim trupie. Tak powiem, chyba wiem, z czym jest to związane. To jest właśnie chyba następstwo tego, że obraziłeś wtedy tego kapłana na początku wątku w Nowigradzie. O którym mówiliśmy przed chwilą. No rzeczywiście o to chodzi, bo właśnie mi powiedział. Mamy ci w jego imieniu udzielić sakramentu ostatniego namaszczenia. Co mi udzielić ostatniego namaszczenia? Mogą spróbować. Czemu nie? O kurde. No wątpię, żeby mi się to udało. No ja też. Dobra, pięknie. O, finisher. No i po kłopocie. Tyle było z łowców. Tylko kurde, dalej nie wiem, gdzie może być Triss. Czego tu szukasz, sadysto? Jakby mi jeszcze jedno mógł powiedzieć. No. Ja słyszałem, nie wiem, czy to prawda jest, ale słyszałem, że ostatnio umarł aktor, który udzielał głosu Dijkstrze. Tak, ja też o tym słyszałem. Takie dziwne trochę nazwisko miał. No, jakieś takie kojarzące mi się raczej z Żydami. A możliwe, no takie... Tak. Czekaj, nawet zaraz sprawdzę. Przy okazji wdepnąłem sobie do fryzjera, bo w sumie zmienię sobie fryzurę. Jestem u tego fryzjera takiego, kurde, który jest często najebany. O, witam ponownie! A ja właśnie nie zmieniam fryzury, mam taką na samym początku i mega długą brodę, której nie golę, bo po prostu moim zdaniem tak Geralt najlepiej wygląda. No ja brody też nie golę, wiadomo.
Właśnie znalazłem. Andrzej Blumenfeld. No. No, niestety. Dobra, ciekawe, co mi teraz zrobi. Niezbyt długie, rozpuszczone włosy, nie. Włosy w ogóle na skroniach i koński ogon. Równo zebrane włosy związane z tyłu głowy. Weźmy pierwszą opcję, zobaczmy. Taka mała, kurczę, zmiana w wyglądzie Geralta. No, w sumie. Bywaj. W sumie nawet. Nawet spoko. Nie pamiętam, kurczę, jaka była pierwsza moja fryzura. Mam nadzieję, że nie taka sama, jaką teraz wybrałem, ale chyba nie. Chyba też jakaś inna była. Zobaczymy na odcinku. Powiem ci, czy taka sama. O, dobra. Kurde, no nie znajdę pewnie tej tris za Chiny teraz. Gdzie to mogło być? To mógłbym powiedzieć coś jeszcze o baronie? No dawaj. Ja jeszcze tutaj polecę na szybko. No to jeszcze zanim stał się baronem, no to był bardzo dobry dla swojej żony, z tego co wiadomo, bo była zwykłą pielęgniarką, a on tak naprawdę sprawił, że stała się bardziej zamożna, na salony tak jakby ją wyniósł. Prowadził. Prowadził. I walczył na froncie, żeby zapewnić im dobrobyt. A ona tak źle się zachowała. No, ona wykręciła mu taki numer. O, chyba znalazłem Triss. Znaczy, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest ten dom. Obyś miał rację. Ta, oczywiście wszedłem. No i na dole ci właściciele, co jej wynajmują. Już babka skomentowała, już wchodzi jak do siebie. Bardzo mili państwo. No jest tutaj Triss. Zagadajmy z nią. Tak, Geralt? O, nie ma żadnej nowej opcji. No to może jeszcze nie ma, bo wtedy... Oj. Chyba coś mi się kojarzy, że wtedy jak wpadniesz, no to nie będzie sama. Jak się aktywuje tam ten quest na uwolnienie czarodziejów z Nowigradu. No to ciekawe kiedy. No ale dobra, no lecimy już do tego kapitana i spadamy na to Skellige. Przydałoby się w tym odcinku tam już dostać. No to leć, leć do portu. No. Oj, 1000 koron, kurde. Pijany kapitan. Mam nadzieję, że dopłyniemy w jednym kawałku. No, komentować tego nie będę, ale jeszcze jedno. Jak nie będzie dialogu, to mi powiesz. No, dawaj. Jeszcze jedno właśnie o baronie, bo na bagnach walczył przecież o swoją rodzinę właśnie z biesem i potworami, więc było widać, że mu zależy. Też między innymi po tym. No to prawda. Jakby nie zależało, no to by przecież nie szukał i nie narażał swojego życia walcząc z 5-metrowym biesem. Tak. No, to jedziemy. Dlatego między innymi właśnie za to lubię barona, nie? To nie jest wcale taki zły, na jakiego może wyglądać. No, wydaje mi się, że jakby jeszcze trochę dłużej był, to by się już zmienił na normalnego człowieka, nie takiego pijanego, agresywnego. Zresztą on teraz wyjechał z tą żoną, po jakichś lekarzach miał jeździć, nie? I nie ma go tam na kasztelu. No właśnie, to masz dobre zakończenie, bo... No wiem, jak jest złe zakończenie, miał, to no, się powiesi. No niestety. Widziałem to. To jest dosyć smutne zakończenie, kurczę. Ogólnie ten wątek jest bardzo smutny z baronem. Też nie do końca lubię go przechodzić właśnie. Ale jeden z lepszych w grze. Oho, coś się dzieje. Oho, na statku jakaś zadyma. Czyżby piraci? O, zaraz zobaczymy. Z kim my to? A, oczywiście, piraci. Na 15 levelu. Nawet na 16. Ouch. Kurwa, nie lubię gości z tarczami.
bardzo upierdliwi. Dobra, fajnie. Ej, zostałem tutaj sam? Nie ma tu kurwa moich towarzyszy. Chyba zginęli. A nie, ktoś tu jednak się jeszcze ze mną bije, dobra. Jednak chyba wszystkich nie wyrżnęli. Aha. Właśnie mieliśmy zderzenie ze skałą. No i Geralt dostał masztem w łeb. To się nie mogło dobrze skończyć. I wczytywanie. Skellige! Kilka godzin później. No, Geralt, wstawaj. Nie boję się śmierci. Gościu chciał nam zajebać medalion. Myślę, że Geralt oprzytomniał w porę. Zawsze okradasz zwłoki wyrzucone przez morze? Zabrać trupowi to nie kradzież. Ja jestem człowiek z wysp. Nie orze i nie sieje. Moje żniwo wyrzucają na brzeg fale. Płynąłeś na Atropos? Tak. Myślałem, że kapitan ma z wami jakiś układ. Z którymi nami? Może i dogadał się z Lugosem, ale z Krachem się nie układał. Choć jak widać powinien. Niedobrze jest wpływać obcym statkom na te wody. A ty? Czego szukasz na Skellige, he? Umówiłem się na Art Skellig z czarodziejką Yennefer z Wengerbergu. Kertrolde u Kracha gości jakaś czarownica. Może to ta twoja, umówiona. Czyżbym słyszał niechęć w głosie? Dobrześ słyszał. Ponoć owinęła sobie Kracha wokół palca. Wszystkich rozstawia po kątach i strasznie jest przy tym wredna. No jak to wiedźma. To musi być zdecydowanie Yennefer. Jak wygląda ta czarodziejka? Ubrana na czarno i biało. Żeby nie cyce, to pomyślałbyś, że może wyrzuciło na brzeg orkę. Zresztą wielu widzi, że to baba i tak chętnie by ją do morza wypchnęli. Yennefer dużo zyskuje przy bliższym poznaniu. Nie wątpię. Wiesz, jak trafisz do Kertrolda? Jakoś trafię. Poradzę sobie. Kieruj się na północ, a przed mostem skręć na zachód, ku zatoce. Dziś Jarla znajdziesz w porcie. Twoja czarodziejka pewnie też tam będzie. Dzięki. Do zobaczenia. Damy sobie radę. Okej, udaj się do portu nieopodal Kertrolde. Dobra. Wyrzuciło nas na brzeg razem z częścią załogi, z tego co widzę. I w zasadzie to tyle. Dobrze przynajmniej, że nie straciliśmy swoich rzeczy. Bo tego bym nie przeżył. Jak wygląda mapka? Skellige. Fajnie. Wielkie co? No, całkiem spoko. Będzie dużo pływania. Właśnie miałem powiedzieć, że będzie sporo pływania. Ale wolę pływanie niż jeżdżenie płotką przez jakieś lasy, tak szczerze mówiąc. No właśnie, ostatnio czytałem, że to jest jedna z bardziej znienawidzonych rzeczy przez graczy. Co, podróżowanie na płotce? Tak. No, nie dziwię się ani trochę, naprawdę. A jeszcze wyścigi z płotką, o Jezus. Mam nadzieję, że już więcej wyścigów nie będę miał tutaj. Chociaż powiem, że na konsoli nie było tak źle. Na PC-cie trudno jest, na klawiaturze, ale na padzie jest całkiem przyjemnie. Nie wiem, nie grałem na padzie. No ja raz grałem i mnie było źle. Ej, fajne tutaj rzeczy są, o Jezu, jakiś krasnoludzki topór unikat.
Kurde. Widzę, że muszę się tu trochę rozejrzeć. No i przydałoby się jak najszybciej znaleźć skrzynię na tym Skellige, gdzie mógłbym składować rzeczy. Bo kurczę, już mam 81 kilo ekwipunku. A maksymalnie mogę mieć 130. Znaczy no jeszcze tam mogę mieć parę kilo więcej, ale to wtedy Geralt przemienia się w żółwia. Ej, tu jest jakieś miejsce mocy? Medalion duży. O kurde. To miejsce mocy. Miejsce mocy niedaleko nas. Chętnie to skorzystam. Już na początku? No? Na początku znalazłeś? Było... O shit, co mnie tu zaatakowało? Syrena. Tak? Latająca syrena, no ciekawe. Dobra, złaź tu. Nie będę walczył z tą w powietrzu. No, come on, come on. Dobra. A, pięknie jej łeb odleciał. Teraz chciałbym skorzystać z tego znaku. Znaczy miejsca mocy. Ciekawe, ale bardzo denerwujące syreny. No, wyglądała na dosyć denerwującą. Kurde. Nie wygląda na te syreny z bajek. Nie. Dobra, to mam pozbierane tutaj. Pełno jakichś rozbitych statków. Mogą być w sumie ciekawe rzeczy. Oho, kolejna. Przyleciała, chodź tutaj. Będziesz mnie tylko denerwować. Dobra, pięknie. Dawaj, lucik. A ty co myślisz o Skellige? No podoba mi się, bardzo fajnie zrobiona. Ale bardziej niż poprzednia miejscówka, tereny wokół Nowigradu i tak dalej? Nie wiem, bo osobiście tam jeszcze dużo czasu nie byłem, tylko na YouTubie widziałem. Aha. Więc za jakiś czas może się o tym wypowiem, bo już się powoli też zbliżam w stronę Skellige, ale ogólnie to bardzo ładne miejscówki. Tylko powiem, że są dwa fajne mody na Skellige, które na pewno dają dużo lepszy klimat. Jakie? Jeden na oddech, bo tam, no widzisz, śnieg jest, to jest oczywiście chłodno, że wiesz, jest para. A, że para, no. No i są chmury 3D, takie dość nisko w górach, co dodaje naprawdę klimatu fajnego. O. Nie takie, wiesz, jak wszędzie, wysoko, nisko, takie niziutko latające sobie. Wtedy jest jeszcze lepszy klimat. O, znalazłem jakieś gniazdo potworów przy okazji, które jest chyba na rozbitym statku, o dziwo. Ciekawe. Proste zadanie, udaj się do Yennefer. Po drodze znalazł miejsce mocy i wybił pół potworów na Skellige. Dobra, ale zniszczmy. Bo to pewnie gniazdo tych, kurczę, syren. O, oczywiście, że tak. Przyleciała do mnie jakaś echidyna na 19. Ciekawe, no ląduj tutaj. Się zabawimy. O. No i tyle by było zabawy. Na 3 hity. W tym wszedł krytyk za 1500, więc no. Geralt już coś tam potrafi. Kurczę, lucik mi spadł niżej, ale dobra, mniejsza. Coś ciekawego. O, jakieś rękawice mi wydropiło. Zobaczmy sobie te rękawice. O, lekka zbroja, o Jezus. Kurczę. Mogłoby się coś przydać na ciężkim. Dobra, schodź stąd, Geralt. Ej, zajebiście mi się podoba to wybrzeże. Pełno tutaj różnych, kurczę, rozbitych statków, skrzyń. Kozacko, no z kitu. Naprawdę fajnie. Ja chyba już z grubsza mamy to obadane, przynajmniej tak mi się wydaje. W jakim kierunku będziemy cisnąć? Daleko jest ta miejscóweczka? Nie. Bardzo spoko. Już nawet kawałeczek odszliśmy.
Ale możemy się udać, bliżej mamy w sumie do tej, do jakiejś wsi. Ranwijk? Jezus, wszystkie mają takie nazwy? Miejscowości? No wszystkie prawie, mają takie nordyckie nazwy. A już wiem, gdzie jest skrzynia. Skrzynia jest tam, gdzie mamy się udać z głównym questem, więc pójdziemy tam jednak. Chociaż ta wieś jest bliżej, ale mimo wszystko. Jednak wolę być niedaleko skrzyni, bo ekwipunek tu się nam zapełnia bardzo szybko. Zwłaszcza jak się znajduje takie różne... O, jakieś spodnie teraz znalazłem. Mistrzowskie, ciężka zbroja, tylko że słabsze, kurczę. Ale spoko. No pewnie nigdy nie miałeś tak jak ja, co ci mówiłem przed odcinkiem, 90 na 60 udźwigu. I z buta do Nowigratu 2000 kroków. Ja bym tego chyba psychicznie nie wytrzymał, jakbym miałbym tak zasuwać. Nie no, spoko było. Aczkolwiek parę razy człowiek szedł na tym obciążeniu. Oczywiście poza odcinkiem, bo na odcinku nigdy. To by była masakra. O, jakiś trup sobie tu leży. Trup sobie leżał, 1050 nowigradzkich koron. Czyżby to był nasz kapitan? Tak. Ej, zajebiście, odzyskałem swoją kasę. No, mówiłem. Kurczę. No to kurde, już tam. Podobała mi się ta podróż. Ale kurczę, mamy już tutaj ponad pół godziny na materiale. W zasadzie na OBS-ie, więc... Co, w podróż udamy się w następnym odcinku. Razem z wami tam pójdę, bo po drodze może spotka nas coś ciekawego, nie wiadomo. Więc sam nie będę tam szedł. A na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie również o Steamie, bądź Originie, jeśli chcecie mnie dodać do znajomych. Informacje standardowo i wszelkie linki w opisie. Również do kanału Niedźwiadka. Także żegnamy się. Dziękuję i do następnego odcinka. Dokładnie. Cześć. Widzimy się w następnym. Mam nadzieję, że wam się fryzurka spodoba, nowa Geralta. Chociaż nie wiem, czy nie mieliśmy takiej pierwszej fryzury. Nie jestem pewien. Będę musiał to sprawdzić, kurczę, czy nasza pierwsza fryzura nie była taka sama. Ale dobra, mniejsza. Trzymajcie się, na razie.